To może ja wstanę. Plany na 2016 rok. Proszę Państwa, ostrowski program polityki zdrowotnej. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. W Ostrowie Wielkopolskim realizowanych jest bardzo dużo bardzo ciekawych i bardzo wartościowych programów profilaktycznych. Ja tu chylę czoła przed wszystkimi, którzy te programy realizują i realizowali w poprzednich latach naszego samorządu. Natomiast program, który jest bardzo bliski mojemu sercu i który bardzo chciałabym wprowadzić, to jest taki program walki z próchnicą. Ponad 90% naszego społeczeństwa jest dotkniętych próchnicą i my jako samorządy musimy zastanowić się, co z tym fantem zrobić. Kolosalnym błędem było wyprowadzenie gabinetów stomatologicznych ze szkół i dzisiaj po prostu te normy, o których mówiłam, to efekt tamtych decyzji. Za nami, proszę Państwa, jest już tylko Albania. To są po prostu straszne statystyki. I dlatego my rozpoczynamy ostrowski program polityki zdrowotnej, żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Przygotowaliśmy taki program, który wdrożymy w naszych ostrowskich szkołach. Już w tym roku pierwsze mobilne gabinety stomatologiczne przyjechały do szkoły podstawowej numer 9. Kilkuset dzieci zostało poddane przeglądom dentystycznym. Natomiast docelowo, to o czym chcę powiedzieć, chcemy utworzyć gabinety stomatologiczne w naszych szkołach i zakontraktować tam lekarza stomatologa po to, żeby dbał o zdrowie naszych dzieci. Ja może w uzupełnieniu do wypowiedzi pani prezydent chcę powiedzieć, że rzeczywiście taki program jest napisany i został pozytywnie oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i tym programem chcemy objąć wszystkie dzieci 5-letnie. Chcemy objąć te dzieci po to, aby przekazać je dalej szkołom podstawowym ze zdiagnozowanym stanem jamy ustnej i tam, gdzie jest to możliwe, chcielibyśmy, żeby było to możliwe u każdego dziecka, z polakowanymi ząbkami. Cały proces wprowadzania tych badań profilaktycznych będzie podzielany na kilka etapów. Po pierwsze, przeszkoleni zostaną wszyscy nauczyciele zajmujący się opieką nad dziećmi 5-letnimi w przedszkolach. Odbędą się również spotkania stomatologów z rodzicami. A takim efektem, końcowym etapem będzie wizyta dzieci w gabinecie stomatologicznym. Nie wszystkie jednak dzieci, mając 5 lat, odbywają wizyty i spotkania ze stomatologiem. To jest bardzo złe zjawisko. Dzieci powinny poznać gabinet stomatologiczny, powinny nie bać się siadania na fotelu stomatologa i dla nich to powinna być, no trudno użyć słowa przyjemność, ale to powinien być nawyk. I rodzice o to powinni bardzo zadbać i nie zawsze jednak tak się dzieje. Stąd ten program. Przeznaczamy na ten program z budżetu miejskiego około 60 tysięcy złotych. Program jest tak napisany, aby można było go powtarzać każdego roku. I tak jak pani prezydent powiedziała, drugim ważnym elementem tego walki z próchnicą w Ostrowie Wielkopolskim będzie utworzenie gabinetów stomatologicznych w ostrowskich szkołach. Może pilotażowo najpierw w jednej szkole gimnazjalnej i jeden gabinet w szkole podstawowej. Czekamy, aby nie było to z dużym obciążeniem dla budżetu na ten moment, kiedy lekarze stomatolodzy będą mogli podpisywać najbliższe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+. Program skierowany będzie rokrocznie do około 1000 osób w wieku od 60 roku życia. Został ten program pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z Warszawy. To jest program, który dedykujemy naszym drogim, kochanym seniorom. Mam nadzieję, że dzięki temu programowi zachorowalność na
grypę będzie po prostu mniejsza. Jest to jakby nasza odpowiedź na zainteresowanie osób w wieku 60+, które wyrażały taką ochotę i wolę poddania się tym szczepieniom, które dotychczas w naszym mieście jakby nie były dedykowane tej grupie osób. Dlatego jeżeli jest taka możliwość, bardzo chętnie to robimy i namawiamy wszystkie te osoby do poddania się tym szczepieniom, oczywiście za ich zgodą. I kolejny projekt, który jest dedykowany dla naszych seniorów. Mówiliśmy już o tym na filmie. Dzienny dom Senior Wigor. Do końca roku zakończą się tam prace budowlane. W styczniu jeszcze montujemy tam windę, bo głównie fakt, że w tym budynku przy ulicy Limanowskiego nie było windy, ograniczał możliwości korzystania przez naszych seniorów z tego domu. Ale dom Senior Wigor to nie tylko winda, to nie tylko nowe, fantastyczne pomieszczenia, ale to także szereg programów i terapeutycznych, rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych i taka kompleksowa opieka nad naszymi seniorami. Mam nadzieję, jestem o tym głęboko przekonana, że w tym nowym miejscu nasi seniorzy znajdą po pierwsze opiekę, a po drugie przede wszystkim miłość i życzliwość ze strony tych wszystkich, którzy będą się nimi w tym domu opiekować. Uzyskaliśmy dofinansowanie z takiego specjalnego wieloletniego programu Senior Wigor jako jedno ze 119 miast w całym kraju. W pierwszym naborze na konkurs na zdobycie środków na remont i modernizację takich ośrodków. I bardzo się cieszymy, że możemy to zrobić, bo to rzeczywiście jest bardzo potrzebne tym osobom, dla których te miejsca są dedykowane. To są bardzo często osoby samotne, osoby, które mają trudności w zorganizowaniu sobie wolnego czasu, osoby, które potrzebują towarzystwa, osoby, które chcą jeszcze być aktywne, a to miejsce na pewno im w tym pomoże. I w tym miejscu chciałam publicznie podziękować pani minister Angelice Możdżanowskiej, która bardzo wsparła ten nasz ostrowski projekt, bardzo się nim interesowała. Dzięki jej życzliwości także ten projekt możemy realizować. Pani prezydent, system teleopieka. Teleopieka jest to system opieki nad osobami starszymi, chorymi, przebywającymi w swoim mieszkaniu. Jest to całodobowy system możliwości skontaktowania się z centrum opieki przy pomocy specjalnych urządzeń telefonicznych. Jest to urządzenie, które należy nosić zawsze przy sobie, zawieszone na szyi bądź na dłoni, mający przyciski. Przycisk czerwony, niebieski i zielony. Każdy z tych przycisków po odpowiednim jego uruchomieniu może spowodować bardzo szybką, nie może, powoduje bardzo szybką reakcję operatora, który nawiązuje kontakt z osobą i dowiaduje się, co się stało, jaki przypadek, czy to jest nagłe zasłabnięcie, czy to jest tylko przewrócenie się i tak dalej. Udzielana jest pomoc osobie poprzez przeprowadzenie bardzo szczegółowego wywiadu. Centrum opieki, które będzie obsługiwało ten system, ma pełną informację na temat każdej z osób, która do tego systemu przystępuje. Tam jest wiadomo, jakie leki są przez tę osobę zażywane, czy ma rodzinę, jak daleko rodzina mieszka, jest kontakt do sąsiadów. Tak więc pomoc do tej osoby przychodzi bardzo szybko. Będziemy to organizować w ten sposób, że miasto Ostrów Wielkopolski z własnego budżetu będzie opłacało abonament za korzystanie z tych nowych technologii i te urządzenia uzyskamy w takim programie pilotażowym w drodze wypożyczenia. Tworzymy w tej chwili taką wielkopolską sieć opieki,
w innych krajach, w innych miastach naszego kraju już to funkcjonuje. A szczególnie bardzo popularny jest ten system w krajach skandynawskich, gdzie lekarz przepisuje teleopiekę na receptę. Szanowni Państwo, widzicie, że to kolejny projekt dedykowany seniorom i to tym seniorom, którzy są przede wszystkim w jakiejś niedyspozycji, w jakiejś dysfunkcji. Czy to poprzez to, że nie mają rodziny, czy poprzez to, że chorują. Chcemy otoczyć ich opieką, a przynajmniej zapewnić im podstawowe bezpieczeństwo. Następny slajd, mieszkania chronione. Ponieważ tych slajdów, proszę Państwa, mamy dużo, ja poproszę prezydentów, żebyśmy przyspieszyli i nie tak szczegółowo omawiali każdy z nich, bo jeszcze jest sporo przed nami. Mieszkania chronione. Mieszkania chronione to nowość, którą chcemy w najbliższym czasie, w roku 2016 wprowadzić w naszym mieście. Jest to niepieniężny system pomocy społecznej. Są to mieszkania dedykowane osobom, które akurat w tym momencie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, na przykład będąc osobą niepełnosprawną, czy na przykład będąc osobą, która opuszcza dom dziecka, czy będąc osobą, która opuszcza areszt, a jeszcze nie jesteśmy w stanie tej osobie zagwarantować mieszkania. W Ostrowie przygotowujemy raczej mieszkania dla osób niepełnosprawnych i znaleźliśmy już takie miejsce. No, tam kończy się tam remont i cała procedura naboru osób do tego typu mieszkania będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Decyzje wydawane w drodze decyzji administracyjnej. Rada Miejska będzie zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie odpłatności za korzystanie z tego mieszkania. Oczywiście jest to pobyt czasowy, który ma pomóc tej osobie w osiągnięciu stabilizacji, samodzielności i potem prowadzenie już życia samodzielnego poprzez wynajęcie mieszkania, pracę i tak dalej. Dziękuję bardzo. Kolejny slajd. Dofinansowanie remontu Ostrowskiego Szpitala. Szanowni Państwo, Ostrowski Szpital to jest jednostka, która podlega pod powiat. Ale jako mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, jako ludzie, którzy z tym samorządem są bardzo związani, a przede wszystkim doceniając też jakby dobrą współpracę pomiędzy miastem Ostrów Wielkopolski a powiatem ostrowskim, zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku przeznaczymy 300 tysięcy złotych na dofinansowanie prac związanych z modernizacją Ostrowskiego Szpitala. To jest takie miejsce, które musi być modernizowane dla mieszkańców Ostrowa, dla mieszkańców powiatu, niezależnie od tego, kto tym obiektem zarządza, pod kogo on podlega. To powinna być i jest nasza wspólna troska. Stąd 300 tysięcy od miasta Ostrów dla powiatu na modernizację Ostrowskiego Szpitala. I baza lotniczego pogotowia ratunkowego to z kolei jest odpowiedź na wniosek, prośbę, inicjatywę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Spotkaliśmy się z panem Markiem Woźniakiem kilka miesięcy temu i on wtedy zaapelował do samorządowców z powiatu ostrowskiego czy z całej aglomeracji kalisko-ostrowskiej o to, żeby finansowo wsparli ten projekt. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza na to 3 miliony złotych. Pozostałą część przeznaczają samorządy, które będą w zasięgu operowania tego lotniczego pogotowia ratunkowego. Miasto Ostrów Wielkopolski przeznacza na ten cel ponad 120 tysięcy złotych płatne w takich dwóch transzach, rok 16 i 17. Żłobek miejski. Proszę Państwa, żłobek miejski to jest też inwestycja, która jest bardzo bliska mojemu sercu, ale to z uwagi na to, że chcemy stwarzać szansę młodym rodzinom, młodym mamom
na powrót do życia zawodowego, na rynek pracy, bo często młodzi rodzice nie decydują się na dziecko, dlatego że obawiają się, że kiedy wezmą na zbyt długi urlop, to jego miejsce pracy będzie już zajęte. Zwiększamy ilość miejsc w żłobku. Ta inwestycja to 450 tysięcy złotych. Rozbudowujemy ten żłobek po to, żeby on był nowoczesny, funkcjonalny, ładny, a przede wszystkim, żeby dla naszych ostrowskich niemowlaków tych miejsc w naszym ostrowskim żłobku nie brakowało. I coś, co się nazywa, proszę Państwa, podmiot ekonomii społecznej. Ja powiem krótko, że to jest taki projekt i taka inicjatywa, która dedykowana jest tym osobom najbardziej poszkodowanym przez los, osobom niepełnosprawnym. Ja byłam dzisiaj na spotkaniu wigilijnym w warsztatach terapii zajęciowej Tęcza przy ulicy Odolanowskiej. Wiecie Państwo, to są osoby niepełnosprawne, ale to są osoby, które mają tyle pięknych talentów, tyle radości życia, tyle uśmiechu, że potrafią obdarować tą swoją radością życia każdego z nas, zdrowego człowieka, często sfrustrowanego, smutnego, a oni mają mimo swojej niepełnosprawności ogromną chęć życia. I w Ostrowie jest tak, że miejsce dla tych osób niepełnosprawnych to naprawdę kończy się w warsztatach terapii zajęciowej. Nie ma tego poziomu wyżej. Z panią prezydent Matecką postarałyśmy się o to, żeby we współpracy z Caritasem takie miejsce stworzyć. Myśleliśmy o zakładzie aktywizacji społecznej. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że będzie to spółdzielnia socjalna, która będzie skupiała osoby niepełnosprawne, które będą mogły dzięki temu wrócić jak gdyby i poczuć się pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Pracując w takiej spółdzielni, zarabiając na siebie, będąc użytecznym, czując się ważnymi członkami naszego społeczeństwa. To bardzo ważne i do tego tematu z wielkim sercem i z wielką atencją podchodzimy. I kolejna rzecz to jest powrót schroniska dla kobiet z dziećmi, dla tych wszystkich, którzy zostali poszkodowani, którzy zostali ofiarami przemocy w rodzinie. Państwo wiecie, że kiedyś takie schronisko w Ostrowie funkcjonowało przy ulicy Wolności. Tam naprawdę trafiały kobiety, które doświadczały czegoś potwornego, przemocy w rodzinie, strasznej przemocy w rodzinie. Ja z tymi kobietami rozmawiałam nieraz i historie, które opowiadały, są naprawdę tragiczne. Wychodząc z takiego przemocowego domu, zabierały dzieci i wychodziły często w jednej koszuli czy w jednej kurtce. W tym schronisku znajdowały pomoc psychologa, opiekę i ten moment, żeby odetchnąć od sprawców przemocy. Potem schronisko przestało funkcjonować, zostało przeniesione w Ostrowie i zostało przeniesione do Słupi, pod Kępno, dosyć daleko. Wiemy, że kobiety wolałyby, żeby takie miejsce było w Ostrowie, bo często te kobiety, chcąc wrócić do takiego normalnego życia, szukają też pracy, chcą się usamodzielnić i na pewno w Ostrowie będzie im łatwiej wrócić do takiego życia niż gdzieś w pięknym ośrodku, ale jednak ośrodku, który takich szans nie stwarza. Dlatego będziemy się starać, żeby schronisko dla kobiet, ofiar tej przemocy i dla ich dzieci wróciło do Ostrowa. Często jest tak, że właśnie te osoby mają swoje miejsce pracy właśnie w Ostrowie. Te dzieci będące świadkami czy ofiarami przemocy mają tutaj swoją szkołę i to jakby czasowe przeniesienie nawet do Słupi powodowało konieczność zerwania tych stosunków zawodowych czy właśnie tych szkolnych. Dlatego chcemy jakby przywrócić tą sytuację, która była wcześniej. Likwidacja barier architektonicznych.
To jest też problem osób niepełnosprawnych, problem, który wraca i wraca i wraca i czasami wydaje się, że nigdy nie wychwycimy wszystkich tych barier i wszystkich tych barier nie zlikwidujemy. Ale został reaktywowany zespół, ja powołałam niedawnym zarządzeniem zespół do spraw likwidacji barier architektonicznych. W skład tego zespołu weszła pani prezydent, weszli urzędnicy, ale weszły także osoby niepełnosprawne albo takie, które z niepełnosprawnymi osobami pracują. Mam nadzieję, że ten zespół ruszy z taką nową werwą do pracy i że wkrótce będziemy identyfikować te miejsca i te bariery likwidować. Sport. Pan tutaj mówił o hali. Dlaczego w Ostrowie nie ma hali sportowej? Tak, przez wiele lat tej hali się nie udało wybudować. Mam nadzieję, że w końcu może wspólnymi siłami jakoś uda nam się ten temat rozwiązać. Ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, to my też dzisiaj staramy się uporządkować takie zarządzanie obiektami sportowymi, bo jak wiecie, my nie mamy specjalnej jednostki, która prowadziłaby obiekty sportowe, a tych obiektów na terenie Ostrowa jest całkiem sporo. To są orliki, to jest stadion, to są boiska, to są place zabaw, to są siłownie zewnętrzne. Wszystkie te miejsca, które służą dla sportu, dla rekreacji i dla takiego aktywnego spędzania wolnego czasu. Dziś porządkujemy te tematy. Dla tych obiektów będzie jeden wspólny gospodarz, który będzie nimi wszystkimi zarządzał. Chciałam też Państwu powiedzieć, że nastąpiła także zmiana finansowania sportu. Do tej pory funkcjonowała tutaj, to finansowanie było w dwojaki sposób, czyli przez konkursy w ramach pożytku publicznego oraz w ramach tak zwanej promocji miasta poprzez sport. My tą promocję miasta poprzez sport zlikwidowaliśmy, dlatego że takie były też wskazania organów nadzorczych, że to nie jest dobry i właściwy sposób finansowania sportu. Dziś mamy uchwałę o sporcie i wszystkie kluby sportowe w ramach tej uchwały mogą ubiegać się o dotacje, a następnie bardzo, ale to bardzo precyzyjnie z przyznanych publicznych pieniędzy, które my bardzo uważnie oglądamy i przyglądamy się, jak te złotówki są wydatkowane. Kluby sportowe, stowarzyszenia muszą się dokładnie rozliczyć. 1 250 000 złotych przeznaczyliśmy w ramach tej uchwały na wspieranie naszego ostrowskiego sportu. To jest o 500 000 więcej niż w roku ubiegłym, bo w roku ubiegłym na promocję miasta przez ostrowski sport przeznaczaliśmy 750 000. Ta nowa formuła jasno, bardzo i precyzyjnie określa, na co mogą być przeznaczane środki uzyskane z budżetu miejskiego, a na co nie mogą być na pewno przeznaczane. I rozliczany będzie klub sportowy z każdej złotówki, z każdego rachunku. Klub nie będzie wystawiał, tak jak dotychczas, jednej faktury za promocję miasta na rozgrywkach piłkarskich, takich czy takich. Cały plik różnych dokumentów potwierdzających dobre rozdysponowanie tych środków będzie należało przedstawić nam w sprawozdaniu z wykonanego zadania. Uważamy, że to jest bardzo czytelne i bardzo korzystne rozwiązanie. I przyjazne, czytelnie szkolne. Promujemy i jeszcze raz promujemy rozwój czytelnictwa w szkołach. Jest tutaj pan dyrektor biblioteki, może to potwierdzić, bo zresztą sam w tym programie i w tej promocji uczestniczy. Za wszelką cenę chcemy odciągać dzieciaki od tego, żeby godziny spędzały przy komputerze, siedząc i grzebiąc w internecie, a zamiast tego wyszły na boisko. W 2017 roku poszły popływać, a na basenach krytych już pływają, ale przede wszystkim, żeby sięgały do książek. I stąd propozycja utworzenia zupełnie nowych, przyjaznych, klimatycznych czytelni, w których te nasze pierwszaki będą mogły się zaszyć i zobaczyć, jaka to jest piękna przygoda
Z książką. Chcemy otworzyć w tych czytelniach dyskusyjne kluby książki. Dzieci będą mogły pod nadzorem osoby prowadzącej rozmawiać na temat książek, na temat lektur, na temat tych książek, które same wybierają, które same czytają, będą mogły wymieniać się książkami. Coś na kształt dyskusyjnych klubów filmowych. Chcemy, aby te kompetencje czytelnicze naszych dzieci, zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjalnych, naprawdę, naprawdę się rozwijały. Bierzemy udział w takim narodowym konkursie rozwoju czytelnictwa, gdzie składamy wnioski. Dyrektor Biblioteki Publicznej złożył do tego wniosek w celu zakupienia większej ilości książek. Ostrowskie szkoły również aplikują z wnioskami o pozyskanie środków na zakup książek. Tak więc liczymy, że ten projekt nam się powiedzie i będzie się w następnych latach rozwijał. Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej numer 5. To jest bardzo ważne zadanie. W budżecie na 2016 rok się znalazło. To jest szkoła, w której wiele dzieci z takimi dysfunkcjami ruchowymi się uczy i chcemy, żeby to boisko było dostosowane także do ich potrzeb. Dodam tylko, że oprócz boiska również zrealizujemy plac zabaw przy tej szkole, który jest niezwykle potrzebny również dla całego osiedla Krępa. Zagospodarowanie parteru ratusza na multimedialne muzeum z elementami 3D. Państwo wiecie, że dzisiaj parter ratusza po tym, jak wyprowadziła się stamtąd restauracja, jest niezagospodarowany. Było wiele różnych pomysłów, co na tym parterze mogłoby powstać. W naszym przekonaniu, naszym zdaniem najlepiej, żeby ten ostrowski ratusz, nasza duma, był w całości zagospodarowany na te cele kulturalne, społeczne. Stąd powstanie tam, myślę, jedno z niewielu, jeśli nie jedyne w Polsce, multimedialne muzeum z takimi elementami 3D. Będziecie Państwo mogli już niebawem przejść się ulicami starego, starego Ostrowa i zobaczyć, jak ten nasz stary Ostrów wyglądał. To naprawdę piękny projekt i piękna propozycja dla wszystkich mieszkańców Ostrowa, którzy pamiętają o naszej historii. Będzie tam również urządzona kawiarnia dawnego Ostrowa. Będzie można zwiedzać to całkiem nowoczesne muzeum z towarzyszeniem odpowiednich efektów akustycznych dawnego Ostrowa. I mamy wielką nadzieję, że to muzeum znacznie, znacznie podniesie walory turystyczne i edukacyjne, bo właśnie do tego typu obiektów zjeżdżają się ludzie z całego kraju. Prawie 2 miliona to będzie kosztowało i na ten cel sięgamy po fundusze unijne w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tak, kwota, którą Państwo widzicie, 270 500, to jest wkład miasta do całego projektu. Pozostałą część, mam nadzieję, pokryje Unia Europejska. I proszę Państwa, to muzeum wreszcie będzie miało status muzeum regionalnego tak naprawdę, bo ulica Ostrowska to jest taka sama ulica, jakie były Wodolanowie, Wraszkowie w tych czasach, w czasach XIX wieku. I o to nam chodzi, żeby właśnie przenieść się wirtualnie, czy w sposób rzeczywisty w zasadzie już przenieść się do tamtych czasów i zobaczyć, jak miasta wówczas wyglądały, miasta naszego regionu. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej numer 9. Widzicie Państwo, to jest realizacja rok 16 i 17. Całkowity koszt to prawie 8 milionów złotych przy dziewiątce największej ostrowskiej szkole. Powstanie piękna, nowoczesna hala sportowa, ale także z takimi łącznikami lekcyjnymi. Bardzo piękny, nowoczesny obiekt, który będzie służył uczniom tej szkoły.
Tak, proszę Państwa, w ramach budowy hali sportowej również powstaną trzy sale dydaktyczne, sale lekcyjne, sala do ćwiczeń, sala fitness. Będzie to obiekt energooszczędny, nowoczesny, bardzo nowoczesny, niezwykle potrzebny dla całego osiedla i myślę, że będzie świetnie wykorzystany przez wszystkich mieszkańców osiedla Jana Pawła. Modernizacja basenu miejskiego, to już Państwo omawiałam szczegółowo. 1,5 miliona przeznaczyliśmy na ten cel w roku 2015, a w roku 2016 planujemy 5 milionów. Efekt widać po prawej stronie. To, co po lewej, to jest ta zdewastowana substancja, a po prawej stronie cel, do którego dążymy. Budowa zaplecza sportowo-socjalnego wraz ze świetlicą dla Rady Osiedla nr 8, to jest osiedle Odolanowskie przy ulicy Krętej. To może inwestycja niezbyt droga, ale bardzo ważna, bo właśnie osiedla chcą się integrować, chcą mieć takie swoje małe miejsca, w którym Rada Osiedla może pracować, może się spotykać i może przygotowywać przedsięwzięcia i różne turnieje, które w tym osiedlu się właśnie odbywają. Taką świetlicę chcielibyśmy również wybudować w osiedlu Kamienice Stare, bo takiego miejsca tam nie ma. Nie ma tam przedszkola, nie ma szkoły i przy Orliku też byśmy chcieli, żeby takie miejsce integracji w osiedlu powstało. W roku 2016 przygotujemy projekt świetlicy osiedlowej w osiedlu nr 6, natomiast przy ulicy Krętej zamierzamy również oprócz budowy zaplecza socjalnego ze świetlicą właśnie dla potrzeb Rady Osiedla, zamierzamy również w przyszłym roku wybudować oświetlenie, tu we współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza i mam nadzieję, że to miejsce położonym przy ulicy Krętej stanie się nowym centrum osiedla Odolanowskiego. To centrum w tym właśnie osiedlu jest bardzo potrzebne. W zasadzie można powiedzieć, że to jest jedyne osiedle w Ostrowie, które dzisiaj nie ma takiego swojego centralnego punktu. Boisko sportowe przy ulicy Dubiskiego, 180 tysięcy złotych. To jest też takie miejsce, które jest ukochane przez naszych optymistów, seniorów, optymistów i oni na to miejsce bardzo czekają. To jest boisko, gdzie nasi klubowicze z klubu optymistów spędzają bardzo dużo swojego czasu. Więc i ten teren będziemy dla nich zagospodarowywać. I proszę Państwa, też ważna rzecz, czyli modernizacja targowiska przy ulicy Głogowskiej. Wiele rzeczy w Ostrowie można sobie wyobrazić, ale to, że zniknęłoby targowisko przy Głogowskiej, to tego sobie wyobrazić nikt z nas nie może. Ale prawda jest też taka, że to targowisko wymaga modernizacji, bo po prostu są takie miejsca, gdzie i handlowcy, i ludzie, którzy robią tam zakupy, brodzą w błocie czy w wodzie. I rozpoczynamy, to jest kosztowna inwestycja i ona będzie wymagała etapowania, chociażby po to, żeby nie wyłączać całej płyty targowiska od razu z handlu. Więc na początek 350 tysięcy i ruszamy z modernizacją płyty, z odwodnieniem tego terenu. Również dokumentacyjnie przygotowujemy się do remontu, w zasadzie spółka Targowiska Miejskie przygotowuje się do remontu zieleniaków przy ulicy Konopnickiej i przy ulicy Tomczeka. Te wszystkie projekty idą równolegle. W tej chwili już jest koncepcja przygotowana na remont zieleniaków i tu będziemy się starali, tak jak wcześniej zapowiedzieliśmy wspólnie z panią prezes, o dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich i myślę, że jak tylko program będzie doszczegółowiony i ruszy, będziemy mogli złożyć gotową dokumentację, tak żeby to dofinansowanie otrzymać.
Kolejny etap przebudowy stadionu miejskiego przy ulicy Piłsudskiego. O stadionie już mówiliśmy sporo, ale tak jak Państwo widzicie, w budżecie na 2016 mamy 1 000 000, w budżecie na 2017 mamy 2 miliony złotych. A ja dodam jeszcze, że w budżecie na 2018 są 3 miliony i podobnie na 2019. Zintegrowane inwestycje terytorialne. Panie Prezydencie, proszę w telegraficznym skrócie powiedzieć, co to takiego te ZIT-y i na co możemy liczyć jako miasto Ostrów. Zintegrowane inwestycje terytorialne, proszę Państwa, to jest specjalny program dedykowany dla dwóch obszarów w województwie wielkopolskim, dla aglomeracji poznańskiej i aglomeracji kalisko-ostrowskiej. W ramach naszej aglomeracji dla wszystkich gmin w powiecie ostrowskim, powiecie kaliskim oraz dla miasta Kalisza mamy przeznaczone specjalne środki na rozwój naszej aglomeracji. W ramach tych środków będziemy w części tych projektów, które Państwo widzą, będziemy w części ubiegać się w ramach konkursów o pozyskanie dofinansowania. Natomiast ten największy projekt, rozwój systemu komunikacji publicznej, to jest w ramach programu niskiej emisji, on jest dla nas już dedykowany. Tutaj nie będziemy musieli startować w konkursie, będziemy go realizować w systemie pozakonkursowym. To jest największy projekt, który obejmuje zakup nowego taboru autobusowego. Pani prezydent wspomniała już, że zamierzamy zakupić z tych pieniędzy między innymi autobusy elektryczne z systemem ładowania. Będziemy rozbudować również nasz system komunikacji, powstanie centrum przesiadkowe, ale powstaną również ścieżki rowerowe, tak żeby można było korzystać jak najlepiej z transportu publicznego w mieście. Oprócz tego, proszę Państwa, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym głównie przedszkola, także żłobek i również chcemy termomodernizować Urząd Miejski po to, żeby obniżyć koszty funkcjonowania tych wszystkich obiektów. Biblioteka multimedialna. Proszę Państwa, XXI wiek w bibliotece też musi zawitać. Mamy pomysł, przygotowujemy projekt na bibliotekę prawdziwego XXI wieku. Bibliotekę, w której nasi młodzi ludzie będą mogli uczyć się nie tylko czytać, nie tylko korzystać z zasobów bibliotecznych, ale również uczyć się tego, jak funkcjonują, jak działają różne urządzenia, różne elektroniczne maszyny, jak działają różne nowe technologie, tak żebyśmy tworzyli kadry w przyszłości dla naszych przedsiębiorstw, żebyśmy tych młodych ludzi zaszczepili tym, że warto się uczyć, warto zdobywać wiedzę i to ma być taki zalążek, zaczyn tego, żeby młodzi Ostrowianie zdobywali wiedzę. To tak pokrótce o projektach. Myślę, że będziemy szerzej o tym mówić jeszcze na innych spotkaniach z Państwem w następnych miesiącach. Wybrane inwestycje drogowe, to ja może króciutko powiem. Ulica Wylotowa, czyli połączenie z węzłem obwodnicy, to 400 tysięcy złotych zaplanowaliśmy. Tyle pieniędzy w budżecie na 2016. To jest skomunikowanie, proszę Państwa, tego naszego odcinka z tym węzłem Pruszlin. No nie wyobrażam sobie sytuacji, że oddana zostanie do użytku obwodnica, a z węzła Pruszlin nie będzie można wjechać do miasta, bo nam zabraknie 330 metrów. I te 400 tysięcy to jest właśnie te 330 metrów, które są nam potrzebne, żeby skomunikować Wylotową z węzłem na Pruślinie. Ważną inwestycją będzie także projekt uporządkowania i remontu układu komunikacyjnego przy ulicy Staroprzygodzkiej. Państwo wiecie, to są te tereny po byłym PBO i tam rzeczywiście z uwagi na rozlokowanie się naszych firm, ale także na konieczność wyremontowania i odnowienia tego układu komunikacyjnego, to zadanie w przyszłym roku chcemy zrealizować. Chodnik przy ulicy Towarowej. Kiedy spotkaliśmy się z mieszkańcami Śródmieścia, to oni powiedzieli do nas tak. Zawsze się mówi, że w Śródmieściu to już nie ma co robić, bo są chodniki, są jezdnie, są ścieżki rowerowe, kontrapasy i tak dalej. Ale mówią, jednak jest coś do zrobienia i to jest na przykład chodnik przy ulicy Towarowej. Ja się z tym w pełni zgadzam. Wjazd do miasta od strony poznańskiej, następnie ulicą Dworcową,
I tutaj w okolicach Towarowej naprawdę wygląda okropnie. To jest chyba jeden z najgorszych wjazdów do naszego miasta. Oczywiście dzisiaj jest to ulica, która należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc my na tej ulicy nie możemy jakby działać. Natomiast chociażby kwestie tych chodników będziemy starali się naprawiać, bo one naprawdę są zdewastowane. Kładka przez Ołobok, ulica Poznańska. Proszę Państwa, ja chciałam, żebyście zobaczyli. To jest rzecz też niezwykle ważna. Nigdy nie wiedziałam, o co chodzi, jak widziałam wniosek o kładce na ulicy, na okładce przez rzekę Ołobok. Jak widziałam to na papierze, ja mówię, o jaką kładkę chodzi, ale jak pojechałam, kiedy robiliśmy ten objazd po osiedlach i kiedy pan radny Motylewski, przewodniczący tego osiedla, pokazał jak na własne oczy, jak niebezpieczne jest to miejsce, gdzie przejeżdżają naprawdę dziesiątki ciężkich samochodów, dziesiątki tirów i innych pojazdów, a to przejście jest po prostu wąziuteńkie. A pamiętajmy, że to jest także droga, która jest ścieżką rowerową do naszego ośrodka Piaski Szczygliczce. To oczywiście, że należało tą inwestycję zrealizować po to, żeby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Mam nadzieję odpukać, że żaden wypadek do momentu, kiedy my to zadanie zrealizujemy, tam się nie wydarzy i żaden rowerzysta nie zostanie przez tir potrącony. Kładka umożliwi bezpieczną przeprawę przez Ołobok i zjazd na naszą piękną ścieżkę rowerową do Piasków Szczyglicz od strony północnej. Jakie ulice jeszcze? To już szybciutko. Ulica Bzowa. To jest właśnie taka niedokończona ulica. Tutaj patrzę na pana. To jest taka ulica zrobiona w pół i ten drugi odcinek nigdy nie był zrobiony. Wprowadzamy go do budżetu. Ulica Kujawska-Danysza, ulica Leszczynowa, ulica Mazurska, Nowa Krępa, Rejtana, Spichrzowa, Śmigielskiego, Tylna, Wiśniowa. Układ drogowy między ulicami Dębową i Bukową, rama północna, składamy wniosek o środki zewnętrzne do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli do tych tak zwanych schetynówek. Ulica Śmigielskiego, ktoś by powiedział, no przecież to jest ulica, na której jest asfalt, po co ją modernizować, ale to jest jedna z głównych ulic w osiedlu i jedna z głównych ulic w mieście i ona nam się już kompletnie rozjeżdża. Jeśli nie zaczniemy jej modernizować, to ona po prostu nam się rozpadnie na kawałki. Więc wybieramy też takie inwestycje, które z wielu względów są absolutnie konieczne. Łącznie na inwestycje drogowe w 2016 roku chcemy wydać ponad 9 milionów złotych i mam nadzieję, że dołożymy do tego z tak zwanych wolnych środków kolejne miliony na dokończenie tego naszego drogowego programu.